Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. To było wyjątkowe święto. Jubileusz Domu Pomocy Społecznej zgromadził wszystkich tych, którym blisko serca leży los i dobrostan osób wymagających opieki i szczególnej troski, ale także podopiecznych. Podczas uroczystego spotkania aktualnych i byłych pracowników oraz pensjonariuszy, tych pierwszych uhonorowano najbardziej. To oni każdego dnia z ogromną empatią pochylają głowę nad osobami, dla których Kalina jest nie chwilową przystanią, a domem. Dyrektor placówki Barbara Burba zaprosiła szerokie grono gości, wśród których znaleźli się również emerytowani pracownicy DPS. Dla wielu Kalina była jedynym miejscem ich zawodowej aktywności. Jubileusz był doskonałą okazją, by im podziękować za niełatwą pracę. Bolesław Prus powiedział, że rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. To chwile, w których dokonujemy pewnego rodzaju przemyśleń. I dokonujemy podsumowań tego, co było, pochylamy się nad tym, nad teraźniejszością oraz snujemy wizję przyszłości. Wiele miejsca poświęcono temu, jak dom powstawał, jak się zmieniał i dokąd dotarł. Wszystko, co zapisało się na kartach jego historii, to wynik pracy osób, których zawodowym mottem były słowa wyryte na pamiątkowych medalach: żyć to znaczy pomagać innym. Dom obecnie jest jednostką samorządową, miejską, ale też jedyną tego rodzaju w powiecie suwalskim. Społeczność mieszkańców liczy niemal 200 osób, a opieka nad nimi sprawuje 112-osobowa kadra. Jak zauważył prezydent Suwałk, dzisiaj w dobie starzenia się społeczeństwa ta działalność jest bardzo potrzebna i my musimy być przygotowani właśnie poprzez takie instytucje, jak chociażby ten nasz dom, do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dzisiaj widzimy, że te potrzeby stają się coraz większe. Wśród gości jubileuszowego spotkania znaleźli się nie tylko szeregowi pracownicy, ale także kadra zarządzająca niegdyś tą placówką. Między innymi Krystyna Jaśkiewicz wraz ze swym zastępcą Tadeuszem Zamaro. Sala powitała ich owacją, bowiem ten duet kierował domem przez wiele lat i wprowadził Kalinę w XXI wiek. Były liczne uściski rąk, były kwiaty, pamiątkowe medale i szereg podziękowań. W tym te najważniejsze od podopiecznej, która jako jedna z pierwszych zamieszkała w Kalinie niemal 6 dekad temu. Korzystając właśnie z dzisiaj z takiej bardzo okazji, świątecznej bardzo, podziękować moim pracownikom, opiekunom bezpośrednio, którzy pracują bardzo ciężko przy nas. Dźwigają nas, ciągają dzień, dnia. Państwo niektórzy może nie macie pojęcia, jaka to jest ciężka praca przy nas. Trzeba nas podnosić, trzeba nas myć, trzeba nas ubierać, rozbierać, układać do snu. I tak dalej, a leżących oczywiście tu już wiadomo, i karmić, i tak dalej. Także ja dziękuję bardzo pani dyrektor za opiekę. Dziękuję władzom wszystkim, którzy nas wspierają, nasz dom. Dziękuję pracownikom i jeszcze raz dziękuję wielkie. Na gości, prócz podziękowań i kwiatów, czekał również wspaniały jubileuszowy tort.